Witam serdecznie, zodiakalne bliźnięta z horoskopem na następny tydzień. Od poniedziałku do niedzieli sprawdzimy sobie energię poszczególnych dni. Horoskop miłosny będzie oddzielny w oddzielnym filmie. Pojawi się jutro prawdopodobnie na kanale. Jeszcze przesłanie dostaniecie w tym tygodniu. Czuję, że musicie mieć przesłanie od aniołków. Bliźnięta, poniedziałek, jaka będzie energia? Trójka kielichów, rewelacyjna energia, pełna radość, dużo radości. W tej karcie czasami tylko nie możemy przesadzić, jeżeli jesteśmy w związkach, bo tutaj może wyjść później z tego zazdrość, nieporozumienia. W końcu to karta jest trójkątów, tak? To nawet jeżeli ktoś nie jest uwikłany w romans, a jest w relacji, to mogą być takie podejrzliwości, że gdzie byłeś, tak świetnie się bawiłeś, bawiłaś, może ktoś tam był i co cię uwodził. Także jeżeli ktoś jest w związku, niech uważa, a reszta osób, wszystkie bliźnięta, niech się po prostu bawią, ile wlezie, bo jest naprawdę bardzo dobry dzień. Także na flirty, na radość, na śmiech, na wzniesienie toastu, jak widzicie, super czas. Wtorek pojawiają się wybory dla Was, macie tutaj siódemkę kielichów. W każdym kielichu jest nowa okazja, nowe coś atrakcyjne, co możesz po prostu wybrać i mieć w swoim życiu. I teraz tak, co wybierzesz? Pojawia się we wtorek wybory, może nowy kurs, może zakup czegoś, nawet drobnego. Może pojechać na tą wycieczkę, czy pójść na spacer, czy zostać w domu. Są jakieś wybory, tak? One wszystkie będą fajne i to od Ciebie tylko będzie zależało, który weźmiesz sobie ten wybór, który ten kielich sobie weźmiesz, a może żadnego nie weźmiesz i tylko tak sobie pomarzysz, posiedzisz, nic nie zrobisz. Ktoś mówi, zostaniesz w tym domu, tak? Nie pójdziesz ani na spacer, ani nie pojedziesz. Także na pewno tego dnia będą jakieś okazje. Fajnie by było, żeby je wykorzystać, żeby nie zmarnować tych okazji. Bliźnięta w środę. Zauważyliście, że jest bardzo kielichowo. Trójka kielichów, siódemka, ósemka. Żyjecie w miłości. No ale w środę jest jednak zostawienie tej miłości. Podążenie własną ścieżką, ucieczka od miłości. Nie fizyczna, nie tak naprawdę, że spakujesz torbę i odejdziesz. To nie jest to. To jest takie odczucie, że trzeba coś zrobić, że coś się wypaliło. Nie musi to być w związku oczywiście. Może to być w jakiejś znajomości, w jakimś miejscu, gdzie mieszkasz. Może to być związane z pracą, że kiedyś miałeś pasję do tego, co robisz, a teraz tej pasji nie ma. I możesz tak się zastanawiać nad jakąś zmianą, ucieczką, odejściem. To jest takie w Tobie bardzo. Takie bardzo bliskie Twemu sercu, że kiedyś czułeś tam miłość, a teraz miłości po prostu nie ma. I się zastanawiasz, czy nie jest to dobry moment, żeby po prostu uciec. Czwartek u bliźniąt. Nie. Jeszcze następne kielichy. Boże, może ta talia zawiera same kielichy. No, żart. Szóstka kielichów. W czwartek przychodzi tęsknota za tym, co odeszło, za jakąś tam bratnią duszą, za osobą, która była w Waszym życiu. Była, ale już jej nie ma. Gdzie się tam zostawiliście w przeszłości i przyjdzie ta tęsknota, żeby z nią porozmawiać, pobyć. Dla osób bardziej szczęściarzy możecie tego dnia mieć do czynienia właśnie z osobą z przeszłości. Tu się obejdzie bez tęsknoty, po prostu wpadniecie na siebie. Lub jeżeli to będzie Wasza decyzja, to do niej się odezwiecie. Lub ona do Was się odezwie. Bo to nie oznacza wcale, że musicie na siebie wpaść na ulicy. Może po prostu macie ją gdzieś tam znajomych na Facebooku. Może zatęsknicie, żeby z nią porozmawiać po prostu. Bo kiedyś było fajnie, naprawdę było fajnie. Też to jest dzień, kiedy patrzycie na zakochane pary, na dzieci i przypominają się Wam Wasze momenty, które odeszły. Taka nostalgia. Taka właśnie jest nostalgia za czymś, że kiedyś coś robiłeś lepiej, że kiedyś było przyjemniej, a teraz tu strzyka, tam coś jest nie tak, także osoby mogą odczuwać też upływ czasu. Piąta karta to jest Friday, piątek. Macie tutaj siódemkę mieczy, uważajcie oczywiście, od razu czerwona lampka na złodziei, żeby ktoś Wam nie ukradł czegoś, portfel, pieniądze, tak, jeżeli gdzieś tam nosicie w kieszeniu telefon, wszystko, na wszystko uważajcie w piątek, też na różne dokumenty oczywiście,
jak macie gdzieś jakąś czarną skrzynkę, to wszystko, po prostu uważajcie tego dnia, jeżeli szczególnie ktoś do Was przychodzi, więcej osób na przykład się zakręci, lub gdzieś Wy wychodzicie, a jest tłok. No wiadomo, jak siedzisz w domu i nikt ma nie przyjść, no to nie musisz uważać, no chyba, że zostawiłeś otwarty samochód albo rower nieprzypięty. No raczej nie ma tutaj potrzeby, ale jeżeli ktoś już przychodzi, szczególnie jakieś osoby tam, no nie wiem, do dzieci na przykład jakaś bardzo dużo osób, no nie, a leży gdzieś wszędzie pieniądze, no to wiadomo, czasami kusi. To się nie mówi o tym, że ktoś jest złodziejem, ale może kogoś skusić, tak? I gdzieś tam leży, tak jak na przykład u mnie to leży tu w jakiejś kaczce, to w dzbanku, to w filiżance jakieś tam rzucone, to papierkowe, to takie grubsze, różne, to także, no takie właśnie rzeczy. No oczywiście mogą to jeszcze być większe kradzieże. Lepiej uważać, trzymać rękę na pulsie, z konta też może coś tam zginąć, także możecie na przykład, jeżeli macie aplikację online, sprawdźcie z tego dnia, bo w tej karcie często zauważałam, że to są to po prostu jakieś takie wycieki gdzieś, powiedzmy przez pomyłkę, że pewnie trzeba dzwonić do banku, się okazało, że ty nie wiesz, co to za przelew był. No to jest taka energia, także złodzieje nie śpią. I kochani, miałam dla Was powiedzieć jeszcze, czułam, że też może osoba, jeżeli będziecie mieli w piątek z kimś do czynienia, to uważajcie na manipulacje z jej strony. To, że Wy możecie kimś manipulować, to jest, wiesz, dla Waszej pewnie korzyści, ale ktoś może Wami. Tak naprawdę to mi zależy na Tobie, Ty mnie słuchasz. Ta osoba, która by Tobą manipulowała, gdyby ona przyszła, to też bym do niej to mówiła, tak? To ja nie osądzam kogoś, kto manipuluje kimś dla swoich korzyści, bo czasami w życiu tak trzeba. Ale mówię to do Ciebie, ponieważ Ty jesteś moim słuchaczem, nie ta osoba, także przed nią Cię jakby ostrzegam, ale gdyby ona przyszła, to pewnie ją też bym ostrzegała. Tak to wygląda. I teraz mamy prawdopodobnie już weekend, prawda? Sobotę u bliźniąt. Sobota jest, przejdzie na takim dniu spokojnym dość, czy to będziesz w pracy, czy w domu, raczej coś sobie kalkulujesz, myślisz, coś rozpisujesz, nie musi to być na kartce, może być to w własnej głowie, przeliczasz, co tu się opłaca, co się nie opłaca, tak jak na przykład byś sprzątał, czy tam mył samochód, co zależy, tam w sobotę robisz, to po prostu tu robisz automatycznie, a w głowie różne przeliczniki masz, tak sobie planujesz i tu, no to jest taki dzień, tak, ale raczej spokojnie. Ja nie widzę tutaj bliźniąt na imprezie. Nie wiem, są pewnie odłamy jakieś, ale raczej to jest spokojny czas. Jeżeli jesteś na imprezie, to siedzisz i kalkulujesz. No to co za impreza, przyznaj. Niedziela. Niedziela, czas na oszczędności, mój drogi, kochany, kochana bliźniaku. To nie jest czas na rozrzucanie byle gdzie pieniędzy i inwestowanie w jakieś rzeczy, które nie są przydatne. To raczej tą monetę, którą masz, to warto wrzucić sobie do skarpety, niż ją wydać na byle co. Także w tym tygodniu raczej oszczędzamy, szczególnie w niedzielę powinieneś dojść do takiego wniosku, że czas może już na święta zacząć oszczędzać. I dla bliźniąt przesłanie od aniołków. Nie jest o oszczędzaniu, się nie martw. Bliźnięta chyba nie lubię za bardzo oszczędzać. Zmiana kierunku. Zmiany, których doświadczę, zmierzają w kierunku wyznaczonym pragnieniem. Otwarcie swojego serca na miłość i nasze przewodnictwo. Otaczamy Cię ochroną teraz i w przyszłości, więc krocz swoją drogą ku pragnionym celom. Także tutaj zmiana kierunku jest dla Ciebie wskazana. Może to nastąpić w tym dniu, kiedy masz te wybory. To było we wtorek bodajże, tak? To także może to być na wtorek ta zmiana. Może dzięki tym wyborom podejmiesz się czegoś nowego, jakiś wkroczysz na nową ścieżkę, przynajmniej decyzji. Życzę cudownego czasu, dziękuję za lajki, komentarze, serduszka, jesteście the best. Buziaki, pa, pa!